Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Dzisiaj kontynuujemy sobie kampanię Tarnuma Szarża Smoków. Krew smoka. Tarnum musi zdobyć fiolkę smoczej krwi, aby wydostać złote i zielone smoki spod władzy Mutary. Uważaj na Tarnuma, nie możesz go stracić, bo bohaterowie są ograniczeni do 12 poziomu, a Tarnum i dwaj kapitanowie przejdą do następnego scenariusza. Zdobądź fiolkę smoczej krwi, nie tracąc przy tym Tarnuma. No i mamy jednego wroga, weźmiemy sobie jeden do ataku, najwyższy poziom trudności i startujemy. Mutar była niegdyś człowiekiem, lecz jej pragnienie potęgi skłoniło ją do wypicia mikstury, która zmieniła ją w smoka. Wkrótce też została smoczą królową Nigonu, gdzie jej okrucieństwo stało się szybko powszechnie znane, podobnie jak żądza zapanowania nad światem. Ten filmik sobie już oglądaliśmy, kiedy graliśmy właśnie w kampanię Mutare w Armageddon's Blade. Ale jeżeli ktoś wtedy nie oglądał, to zostawię teraz. Skoro jest on tutaj wstawiony, no to zobaczymy sobie go. No właśnie, wypiła krew smoków i stała się sama smokiem. Powieść zaklinaczki smoków sprawiła, że zacząłem się niepokoić o bezpieczeństwo moich przyjaciół. Zaklinaczka opowiadała, że pewnego ranka wzbiły się ze zmąconym wzrokiem w powietrze i poleciały na wschód w kierunku Nigonu. Zaklinaczka próbowała je zatrzymać, ale co może zrobić stara kobieta, by zatrzymać smoki? Jeśli zaklinaczka ma rację i smocza królowa Mutary rzeczywiście posiadła sposób, by kontrolować umysły i wolę wszystkich smoków, wkrótce cały świat znajdzie się we władzy Nigonu, a Mutare będzie jeszcze większym tyranem niż ja, gdy byłem barbarzyńskim królem. Wiem, że muszę nie tylko ocalić dobre smoki, ale też powstrzymać Mutare bez względu na koszty. Tu coś spalona ziemia jakaś jest. Okej, no teraz możemy jeszcze Pegazy sobie robić, spoko. Mamy niestety tylko 6 strzelców. No spróbujmy ich pogonić, a nie bardzo nam to wyszło. Się tak podzieliły nieładnie. Dobra, w takim razie powtórz misję. I teraz już mamy 9. Od razu lepiej to wygląda. Podzielmy ich sobie na dwie grupki. No i od razu lepiej. Oczywiście golda zbieramy. Jutro tartak. Coś dzisiaj mogę zrobić? Radę miasta, to zrób. No proszę, witam. Bez strat, pięknie. Pegazy oczywiście bierzemy. Dawaj tam. 2000, ładnie. A ja wykupiłem wszystkie? Tak, 5 wykupiłem, dobra. Coś dzisiaj. Centaury. Jezu, nikt nie ma strzelców, dziadostwo. Każdego wieczoru zasiadam ze Spenem, moim doradcą, do partii szachów. Zawsze przegrywam, ale to dobra okazja, by w spokoju przedyskutować plany do następny dzień. Król elfów wysłał swojego kapitana po fiolkę smoczej krwi wiele miesięcy temu, nim jeszcze to wszystko się zaczęło. Usłyszał, że fiolka znalazła się w mocy Nigonu i nie chciałby nasi wrogowie dysponowali takim artefaktem, powiedział Aspen i od niechcenia przesunął Hetmana. Najwyraźniej nie znalazł jej, co się stało. Zauważyłem lukę w obronie Aspena i przesunąłem konia, by to wykorzystać. Szach, powiedziałem. Aspen uśmiechnął się, nie patrząc nawet na szachownicę. Grupa wysłana po fiolkę nigdy nie wróciła, uznano ich za zmarłych. Rozumiem, westchnąłem. Twój ruch. Aspen znów przesunął Hetmana i powiedział. Mat. Na widok samozadowolenia na twarzy starego elfa zawsze mam ochotę roztrzaskać na buch szachownicy, ale opanowałem się. Pewnego dnia ja wygram i wtedy Aspen zobaczy, jak potrafi triumfować barbarzyńca. Pewnego dnia, no, może da ci wygrać. Zobaczymy. Dawaj, wszystko sobie zbieramy na razie Tarnumem. Bo nie mamy nikogo innego, który mógłby to robić na tę chwilę. Nic dzisiaj nie robimy, bo nie mamy drewna. Pegazy zdecydowały się przyłączyć do poszukiwania dobrych smoków. Mimo, że ich atak z powietrza jest bezcenny dla mojej armii, mój kwatermistrz wciąż utyskuje. Jeszcze więcej pysków do wykarmienia. To ostatnia rzecz, jakiej nam potrzeba, krzyknął Kurbon, gdy mu o tym powiedziałem. Sorry, kumpel, ale Pegazy nam się przydają bardziej niż ty, wyobraź sobie. Albo będą się przydawać bardziej niż ty. Dobra. Tutaj cyk. Jak to tu wygląda? O, no to na pewno robimy zaraz. Ale najpierw kopalnia. Dawaj złoto. Miejscowy krasnolud powiedział ci, że kopalnia złota jest opuszczona od 3 miesięcy, odkąd jakieś ogromne psy uczyniły sobie z niej legowisko. Wszystkie próby wypłoszenia piekielnych agarów podejmowane przez górników spełzły na niczym, były nawet ofiary śmiertelne. Obiecujesz pomoc w zamian za małe dostawy złota, które posłużą zaopatrzeniu twojej armii. Zgoda, powiedział krasnolud górnik. Pięknie.
No i jutro mamy elfiki dodatkowe. Tutaj mamy elfiki dodatkowe. Stąd można by wysłać... No, najlepiej by było kogoś ze strzelcami, ale nie mamy. Mądrość odkrywania. No chodź. Mądrość szczęścia. Odłóż to. Weź wszystko poza krasnoludami. I zgarnij po drodze jeszcze co nieco. Dobra, to już ja zbierałem. O, ci niestety walczą. Coś stracimy, że tak długo liczy? No nie. Dobra. Dawaj. I tak, przekaż mi wszystko, co masz. A ja... Znaczy, ty dalej. Amulet życia, niestety. Liczyłem na golda. Ulepsz sobie ich. No i wygląda to całkiem sprawnie już. Dobra, idziemy dalej. Coś budujemy? Targowisko może być. Do czego służy ta fiolka smoczej krwi? Zapytałem Aspena w czasie drogi. Mówi się, że to krew pierwszej smoczycy, tej, która dała życie wszystkim innym smokom, odparł Aspen. Ale nie ma na to żadnego dowodu. Jedna kropelka krwi z fiolki może uczynić smoka silniejszym, niż słyszałem, że niezależnie od tego, jak często się jej używa, fiolka nigdy nie jest pusta. A więc jak można odebrać mutarę kontrolę nad dobrymi smokami? Przypuszczam, że smocza krew ma więcej właściwości, o których nie wiemy. Może też wzmacnia umysły, nie tylko ciało. No, mam nadzieję. U wejścia do kryształowej groty stoi gromada sapiących i prychających chowańców, które na dodatek nie mają zamiaru się wycofać. Tego typu najazdy są zwykłą rzeczą w pobliżu granicy i normalnie zajmuje się nimi leśna straż, ale postanawiasz im pomóc. Dobra, co to za wojsko jest w ogóle? Ulepszone diabły. Jak ja mam się przebić przez to? W oddali widać starożytną bramę ognia. Jej garnizon jest zbyt silny, byś mógł go pokonać. Po dziesiątkach lat wojny między Nigonem a Avli, Nigończycy dobrze go ufortyfikowali, a Pegazy wielokrotnie odbywały loty zwiadowcze, by zweryfikować twoje informacje. Atak na bramę ognia to samobójstwo, więc musisz znaleźć inną drogę. A co tu jest w ogóle w tej bramie? Co to jest za armia? 35, no... W sensie spodziewałem się tego, tak... Odznacz mi to. No i do zamku, myślę. Ty... Pozbieraj tutaj po mnie to, co mi zostało. Dobra, coś budujemy? Może niekoniecznie. Dawaj. Was i was. Pegazy zaraz. Chociaż wystarczy mi na to kasy, to zbieraj. No i musimy się przebić tutaj w takim razie. Tutaj zgarniesz, co się da. Fajnie było, jakbyś mi jeszcze tych strzelców nie dosłał, tylko dobrał. O, ulepsz ich. Dobra. Pieniądze. Niestety kryształy. Dawaj tych. Jeden ze zwiadowców powraca ze stoczni, informując, że zbuntowana grupa szarych elfów przejęła nad nią kontrolę i odmawia ustąpienia. Wszystkie próby przekupienia ich spełzły na niczym. Nie pozostaje ci nic innego, jak usunąć ich siłą. Dwa Pegazy. A co gdyby tego uniknąć? Kto jest szybszy? No wy. Hejst. Kurde, i tak nie zdążycie. Jeden do przodu. Niestety nie było morale. Ale gdyby tak... walka. Was na trzy staki. No właśnie. Mądrość, pewnie. Dawaj. O nie, nie zdążysz dzisiaj. No trudno. Dawaj pieniądze, dawaj elfy. Dawaj elfy. O, a jakby to zrobić? Czy ja mam w tej chwili na tyle dobre wojsko, żeby się tego podejmować? Nie wiem, jaki to ma rozmiar, zapisz. Ale to by nam dało trochę boost do... pieniędzy. Okej. Okay. Za 5 centaurów? Pewnie, że tak. Tylko teraz znowu nie dosięgniemy o jeden dzień. Znaczy o kilka kroków. Jeden dzień jesteśmy w plecy. Dawaj źródełko. Dziś Aspen dał mi mapę prowincji z naniesionymi, znanymi informacjami o krainie tych diabłów zza gór.
Muszę znaleźć drogę do tej krainy. Zwołanie armii zdolnej przekroczyć bramę ognia zajmie mi zbyt wiele czasu. Tego jestem pewien. Skoro nie mogę iść na wprost, muszę ją okrążyć, a to oznacza drogę przez morze. Nasze informacje są skąpe, ale wiemy, że diabły nie mają portu. Pytanie tylko, czy jest choć jedno miejsce, gdzie statek mógłby przybić. Zaraz się przekonamy. Nie możesz zbudować jeszcze jednego okrętu. A dlaczego nie? Tylko tutaj on może stać? No dobra, jak mus to mus. Poczekamy jeszcze ten jeden dzień. Jutro zamek, mam nadzieję. Chociaż czy ja chcę tam wypływać? No chciałbym. Ale nie wiem, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby zrobienie po prostu jeszcze jednego bohatera. I chyba dokładnie tak zrobimy. Ale zrobimy jeszcze jednego bohatera na początku przyszłego tygodnia, żeby pozbierał mi wtedy. No. Tak, na pewno tobą chcę ten artefakt zgarnąć, amulet śmierci. No, akurat taki średni się wylosował. No, dawaj drugi statek. Tutaj nic. Dobra, o, coś tu mamy na dole. Tutaj pamiętam, że jest chyba pułapka harpi. Możemy sobie ją zrobić w sumie. Pamiętam jeszcze właśnie, jak u Ignacego oglądałem. Coś mi tam świta. Tak oglądałem dosyć, że tak wchodziło jednym uchem, drugim wychodziło, ale coś tam widziałem. Kurbon, mój kwatermistrz, zażądałbym zatrudnił bohatera odpowiedzialnego za cotygodniowe wizyty w młynie, tajemniczym ogrodzie oraz tartaku. To wygląda na dobry pomysł, gdyż mogę być zbyt zajęty lub zbyt daleko, by zajmować się tym osobiście. A poza tym ten nowy bohater mógłby werbować nowe oddziały trenujące w miejscach takich jak magiczne źródła, czy też osady krasnoludzkie. Biedny Kurbon, jeszcze więcej gąb do wykarmienia. Biorąc pod uwagę zakres twojej misji, Król Elfów przydzielił ci dodatkowe oddziały. Akurat tak wypłynąłem, tak? No dobrze. Tu w ogóle fiolkę widać. Czekajcie, czyli ja muszę zdobyć fiolkę, a nie pokonać przeciwnika. Czyli ja mogę go zabić i po prostu poczekać i tyle. Byłeś skoncentrowany na sterowaniu statkiem, aby bezpiecznie ominąć rafę i przybycie uskrzydlonych kobiet, które naleciały z strony jaskiń, położonych wysoko na klifach, kompletnie cię zaskoczyło. Harpie! Krzyknął Majtek z bocianego gniazda. Niestety był pierwszą ofiarą ataku. Jedna z harpii porwała go już do gniazda. Reszta ruszyła do ataku. Trzeba się bronić. O nie, to harpie. Moi strzelcy was po prostu rozstrzelali. Czy ja chcę cię brać? No możesz mieć jakieś wojsko, więc chcę. Przejeżdżałeś właśnie obok grupy uschniętych drzew, gdy ku twemu zaskoczeniu wybiegł na drogę elf. Za nim podążyło więcej współbraci, wszyscy wyglądali na zmęczonych i brudnych. Myślałem już, że nigdy nie zobaczę przyjaznej twarzy, ale oto jesteś, powiedział elfi łucznik. Co tu robicie, pytasz? Jesteśmy częścią ekspedycji wysłanej na poszukiwanie fiolki smoczej krwi, ale zostaliśmy schwytani przez demony i uwięzieni. Przywieziono nas tu na tortury, ale dzięki naszemu kapitanowi Velicie udało nam się uciec. Od tamtej pory ukrywamy się, szukając jednocześnie drogi ucieczki z tej przeklętej wyspy. Macie wiele szczęścia, że się tu zatrzymaliśmy, odparłeś. Co stało się z waszym kapitanem? Mam nadzieję, że nie żyje, odparł elf ze smutkiem. Od miesięcy była w więzieniu niedaleko stąd. Czarty, które zamieszkują tę wyspę, są mistrzami tortur. Elfy z radością dołączyły do ciebie, mając nadzieję, że zemszczą się na istotach, które uwięziły ich dowódcę. Pewnie, że ich bierzemy. 17 do przodu. No to już mamy 4 z takich elfów. Mam nadzieję, że uda mi się w jeden dzień dosłownie przebiec i wrócić. Ale jakoś tego nie widzę. Zbieraj wszystko. Dobra. I robimy... Co robimy? Robimy oczywiście zamek. Tak czy inaczej, czy nas na to stać, czy nie. Dawaj go. Z więzienia wychodzi czart. Strzela z bata, rozłupując na pół pobliski głaz. Natychmiast pojawia się wokół niego cała sfora pobratymców. Uciekaj, bo inaczej dołączysz do nieszczęśników gnijących w naszych lochach, mówi czart. Szczerze w to wątpię. Nawet nie dam wam zabić tych kilku centaurów, które tak chętnie mój komputer oddaje. Masz wojsko? Jezu, masz wojsko. Daj. O, niestety nie zmieszczę ich. A to akurat niedobrze. Zostań sobie na krasnoludach. Valita, co ty masz w ogóle? Pieniądze, ucznictwo, dowodzenie, atak. No nie jesteś taka głupia w sumie. Ale nie mam dla ciebie statku. Niestety, więc będziesz sobie tu siedzieć. Dawaj tędy.
bierz artefakt i ewentualnie jutro mi go przekażesz. Kuźnia, teraz ratusz i kapitol. Dawaj, amulet z trzeźwego umysłu. No akurat na komputer to on się raczej nie przyda. Ale niech będzie. Czy ja chcę to robić? Chyba niekoniecznie. Zbieraj jeszcze co możesz. I wracaj. Budujemy ratusz. No i ty tutaj zostajesz, no co ci mam powiedzieć. Aha, dobra, inaczej. Autozapis, nie wiem do czego ty się nie ruszyłeś. Dawaj tu. I... bez strat, pięknie. Magia ziemi, no. Ksyron. O Jezu, ty nic nie masz, kumplu. Tego ranka krasnoludzka straż przyprowadziła elfa z rękoma skrępowanymi na plecach. Węszył tu, próbował nas podsłuchiwać, powiedział jeden z krasnoludów. Elf uśmiechnął się, widząc Aspena stojącego u mego boku. Znasz go? Spytając swego doradcę. Cóż, znam, ten młody chłopak jest jednym ze szpiegów króla elfów, powiedział Aspen. A potem zwrócił się do elfa. No dalej, powiedz nam, co tu robisz. Ostatnio słyszałem, że jesteś w Nigonie. Byłeś tam? Byłem, odpowiedział szpieg. I mam pilne wieści dla króla. Nigończycy tworzą potężną armię, a to może oznaczać tylko jedno, inwazję. Rozumiem, a więc spiesz do króla, odparł Aspen. Gdy szpieg odszedł, Aspen zwrócił się do mnie. Niewątpliwie smocza królowa postanowiła wykorzystać dobre smoki. Przypuszczam, że wkrótce nadlecą nad naszą granicę na czele tej armii. Nie pozwolę, by do tego doszło, obiecałem. Dawaj tu. Okej, tu masz zamek. No to pobijmy cię. Wróg uciekł. A jakbyś nie uciekał? Ja bardzo chętnie bym cię przeczekał, tylko tych bym ci zabił. Okej. A jak on uciekł przed chwilą niby? Może strzelił komputer w kogoś innego i nie dostał morale? Dobra, do tej walki... to ja bym sobie ulepszył jak najwięcej, żeby mieć tych strzelców. No i dobra. 6 straty, to zakładam, że dużo ich nie uratuje. No właśnie. Jakby to zrobić? Strzel tu. No i przeczekajmy ich, niech wyjdą do nas. No uderz w te demony. Ty też. Ty też. Ty też. Strzał. Strzał. O nie, dwóch zostało. Dobra, komputer to zrobił dużo lepiej. No, no, no. Nie wiem, jak komputer to zrobił, ale niech zrobi to jeszcze raz. Mistrz Magia Ziemi. Czerwony przegrywa. Możemy sobie tu jakieś Bractwo Ognia zbudować, czemu nie? Dobra. Więc mamy mapkę wyczyszczoną. Przeciwnik pokonany. Kwestia tylko przeczytania fabułki do końca. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze jest. No, krąg zimna, okej. Okay. Zgarnia mi tu wszystko, kumplu. Nic dzisiaj nie budujemy. Pogoń wszystkich. Pieniądze. Ładnie, dowodzenie. A czy ty w ogóle... no właśnie. To ja nie wiem, czy ja chcę, żeby on wbijał w tej misji jeszcze level. Musimy sobie to zobaczyć, co on tam dostanie. Jeżeli to będzie coś niefajnego, to po prostu wbiję sobie w następnej misji. A jeżeli to będzie coś fajnego, no to zostawimy. Musimy trochę bardziej tak na przyszłość planować te kurde wybieranie levela. Dawaj te krasnoludy. Fajnie, że on tu mógł w ogóle diaboły mieć, a ja nie mogłem mieć nic poza czwórkami. Zobaczmy jeszcze, co tu jest. Kopalnia złota. Ty czekasz. Gildia górnicza. Dawaj go. Dobra, no boję się tego levela. Tam jakieś dziadostwo pewnie dostaniemy. Dobra. Gdy spożywałem poranny posiłek, odwiedził mnie Aspen. Na jego twarzy malował się niepokój. Co się stało? Zapytałem. Przez jakiś czas będziesz musiał radzić sobie beze mnie, Tarnumy. Muszę odjechać. Odjechać? Dokąd? Właśnie otrzymałem list za pośrednictwem ptaka, że jeden z naszych szpiegów utknął za liniami wroga i potrzebuje pomocy. Najwyraźniej ma ważne informacje na temat intrygi wymierzonej przeciw królowi elfów.
odpowiedział Aspen. Weź ze sobą kilku żołnierzy, powiedziałem. Nie chcę, by zginął, nim wygra z tobą w szachy. Nie, muszę iść sam. Lepiej, żeby nikt mnie nie widział. Zgodziłem się z nim, a potem zapytałem. Skąd tyle wiesz o królewskich szpiegach, Aspenie? Uśmiechając się, stary elf powiedział. Nie byłem doradcą przez całe życie. Były czasy, gdy byłem Aspenem szpiegiem, a skoro ja o tym wspominam, muszę zaznaczyć, że najlepszym szpiegiem na świecie. Oczywiście, mruknąłem. Oczywiście, że jak już jest kimś, to jest najlepszym, prawda? Spoko, tak może być. Smok, krzyknął ktoś. Spojrzałeś w niebo, ale nic nie zobaczyłeś, a potem dostrzegłeś zielony kształt na ziemi przed tobą. To zielony smok, ale się nie porusza. Powoli, spokojnie podszedłeś do niego tak blisko, że zobaczyłeś jego rany. Oba skrzydła złamane, a większość ogona oderwana. Krew pokrywająca ziemię świadczy o znacznie głębszych obrażeniach ukrytych pod ciałem, na drugim boku. Rzucasz szybciej naprzód, wołając uzdrowiciela, choć czujesz, że już za późno dla tego niegdyś pięknego stworzenia. Wkrótce zielony smok zauważa cię i otwiera jedyne zdrowe oko. Kto ci to zrobił, pytasz. Złoty, powiedział smok i zaczerpnął jeden z ostatnich haustów powietrza, by mówić dalej. Butare zmusiła nas, byśmy ze sobą walczyli dla jej rozrywki. Tak mi przykro, zapłaci mi za to, mówisz. Trzyma nas przy sobie czarną magią. Boję się jej, Tarnomy, przyjacielu smoków. Po raz pierwszy my, smoki, poznałyśmy strach w obecności Mutare, powiedział zielony smok. Dzięki za wszystko, Tarnumie. Dobrze jest umierać, mając przyjaciela u boku. Twoje łzy spłynęły na niewidzące oko umarłego smoka. No, smuteczek. Co my tu mamy? 10-19 arcydiabołów. Pozdrowienia. Uwięziliśmy na wzgórzach za miastem kilka arcydiabłów i nie opuścimy posterunku, dopóki nie otrzymamy rozkazów od naszej kapitan Wality, powiedział strażnik wieży. O nie, teraz musimy tą Walitę tu przyprowadzić. Dobra, to ja pozbieram trochę wojsko i jak będziemy sobie kończyć, to do was wrócę. Dziś Aspen wrócił z misji ratowania uwięzionego szpiega. Wyglądał nieco zmęczonego, chudszego i rozzłoszczonego. Muszę się napić, powiedział, odmawiając dalszych wyjaśnień. Musiałem więc poczekać, aż się umyję i zje. Podszedłem dopiero, gdy usiadł przy kieliszku wina. Co się stało? Zapytałem. Przybyłem zbyt późno, powiedział Aspen, jakby to było jego wina. Biedny młodzieniec już nie żył, torturowany i przywiązany do drzewa jako ostrzeżenie. Zacisnąłem pięści, próbując opanować ogarniającą mnie złość. Nie znałem tego szpiega, ale trzeba dużej odwagi, by wkroczyć na terytorium wroga. Nie zasłużył na taką śmierć. Aspen potrząsnął głową i rzekł. A teraz informacje, które zdobył, są stracone na zawsze. Niezależnie od tego, jaką intrygę wykrył, dowiemy się, gdy będzie już za późno. No i dobra, wracam sobie już tutaj do was. Pobiłem ten garnizon Walitą, zebrałem jakąś tam armię z kilku tygodni i udało się ją pobić. Dobiła nam całkiem ładnie, bo zdobyła mądrość i magię ziemi, więc no świetnie jak dla mnie. Tarnuma nie dobijałem do maksymalnego poziomu, bo tam gdzieś w międzyczasie zdobyłem ten 12 poziom, ale miał do wyboru... Jezu, tam miał chyba balistykę i odkrywanie, coś takiego. Odkrywanie miał na pewno, co do tego drugiego skilla to nie jestem pewny, no ale był słaby, tak, no nie chciałem go. Więc sobie wczytałem. No i tego Aerisa chyba bierzemy dalej, no bo tu nie ma nikogo ciekawszego. Ten może, w sumie mądrość, inteligencja, ty. Dawaj go. Koronius, mądrość, nauka czarów. Nie. Wywal go. Eleszar, to w sumie skoro... Skoro cię bierzemy i nie jesteś nawet taki słaby... Przeklikamy sobie najpierw tobą, żebyś sobie... Nie mam 10 klejnotów. Żebyś sobie pozbierał statystyki. A to ciekawe akurat. Dobra, dawaj. Bo powiem wam szczerze, że żaden fajny bohater mi się nie trafił. Dopiero w tym tygodniu się ten Eleszar pojawił. Tak zastanawiałem się teraz, co ja w ogóle miałem zamiar zrobić. Więc w ogóle nie brałem pod uwagę kupowania kogoś innego, ale z tego co widzę, no to taki Eleszar, fajna sprawa. Tutaj nie ma żadnych statystyk, dawaj tam. Mądrość na maksa? No niestety nie. Może jakąś walkę mógłbym nim zrobić? Właśnie, przecież te diabły są tutaj do zrobienia. Zaraz zobaczymy. Bo ona na pewno musi to otworzyć, tak? Podejdź bliżej, bym mógł cię obejrzeć, mówi strażnik. A, to naprawdę ty, kapitanie. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Przechodź. Brama otwiera się i możesz wreszcie przejść. Wymieńcie się w takim razie wojskiem. Daj mu artefakty. Pobij sobie te diaboły. Bez znaczenia, jakie są straty. Mistrz inteligencji. Mistrz mądrości. I nie dobił więcej. Okej. Okej. Możesz jej przekazać to wojsko z powrotem. To jej możesz dać. To sobie zgarnąłeś, leć po czary jeszcze w takim razie. Może tego kręgu zimna nie potrzebujemy aż tak, dawaj tu. No właśnie, a książkę masz? Dawaj tam.
No i dobra, w sumie tego trzeciego bohatera też mamy całkiem ładnego, całkiem fajnie się rozbudowuje. Szkoda, że ma dwa skille na mistrza, bo tutaj dostaniemy to, co gra będzie chciała nam dać. No ale dobra, zdobywamy fiolkę. Gratulacje, odnajdujesz fiolkę smoczej krwi i wygrywasz. Elegancko, druga misja zrobiona, bardzo łatwa. No i mamy trzecią misję przed sobą, ale to już zrobimy w następnym odcinku, także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!